19 maja około godziny 9.40 doszło do zderzenia szynobusa z samochodem marki Iveco na ulicy Grunwaldzkiej w Bielawie. Szynobus jechał na trasie Dzierżoniów-Bielawa, a zderzył się z samochodem przewożącym segregowane odpady. Jedna osoba wymagała pomocy medycznej i została przewieziona na badania do szpitala. 15 maja na przejeździe kolejowym w Bielawie na ulicy Grunwaldzkiej doszło do zdarzenia drogowego. Kierujący samochodem ciężarowym Iveco, 53-letni mężczyzna, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu szynobusowi prowadzonemu przez 30-latka, doprowadzając do zderzenia bocznego. W ciężarówce podróżowały 3 osoby, natomiast składem kolejowym 9. Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Okoliczności zdarzenia będą badać bielawscy policjanci.